Czy do prowadzenia podcastu potrzebuje mieć swoją własną stronę internetową? Cześć, z tej strony Krystian. Witam Cię serdecznie na stronie Jak zrobić podcast. Dawno odbyła się konferencja podcaster, i na podcasterze padło kilka bardzo ciekawych pytań. Na te pytania, na te, które mnie najbardziej zaintrygowały, na te, które uważam, że powinniśmy zwrócić największą uwagę, postaram się. W kolejnych filmach odpowiadać. Jedno z takich pytań to było, czy na pewno rozpoczynając swoją przygodę z podcastem, potrzebuje strony internetowej? No i odpowiedź na to pytanie oczywiście jest nie. Nie ma takiej potrzeby, natomiast dobrze byłoby, żeby taka strona internetowa była. I już tłumaczę dlaczego. Nie musimy umieszczać całych plików na naszym serwerze. Nie potrzeba, nie, nie potrzeba nam żadna strona internetowa, żeby rozpocząć podcast, jeżeli chodzi o tą kwestię techniczną. Możemy skorzystać z serwisów typu Libsyn, Blabry, Spreaker, SoundCloud, ewentualnie czegokolwiek innego. I w tym momencie, tak naprawdę, podcast będzie się mm, sam kręcił, jest całkowicie w tym momencie niezależny od naszej strony internetowej. I nasza strona internetowa do niczego nam w tym momencie nie jest potrzebna. Nie, nie potrzebujemy jej, żeby ten podcast funkcjonował. Natomiast, do czego tak naprawdę służy nasza strona internetowa? Strona internetowa. Dla podcastera to nie jest miejsce, w którym publikuje się, przynajmniej to nie musi być miejsce, w którym publikuje się nagrania. Oczywiście możemy przechowywać pliki na swoim serwerze i możemy te nagrania trzymać i u siebie, i u siebie udostępniać. Natomiast strona internetowa podcastera to jest takie miejsce, do którego, to jest taki nasz dom, to jest takie miejsce, do którego zapraszamy. Wszystkich naszych słuchaczy, wszystkich naszych czytelników, wszystkie osoby widzące nasze profile w serwisach społecznościowych. To jest takie miejsce, które powinno skupiać wszystkie te informacje o nas, o naszym podcaście, o naszych nagraniach, wszystkie linki i wszystko inne razem w jednym miejscu. Dlatego też zdecydowanie posiadanie swojej własnej strony internetowej niesie bardzo dużo korzyści. Po pierwsze, wyobraźmy sobie taką sytuację, że korzystamy z serwisu na przykład Lipsyn. Lipsyn udostępnia nam swoje miejsce na serwerze, udostępnia nam możliwość odsłuchania tych podcastów, umożliwia nam podłączenie wszystkiego pod iTunesa, daje nam kanał RSS, natomiast z czasem chcemy przenieść się gdzie indziej, z jakiegoś powodu. Nie wiem, Lipsyn przestaje nam pasować, czy jest za drogi, czy no cokolwiek, tak? Chcemy przenieść się gdzie no i pytanie, w jaki sposób powiadomić w tym momencie naszych słuchaczy, że przenosimy się gdzie indziej i co zrobić w tym momencie z tymi wszystkimi danymi? Po pierwsze, jeżeli się przenosimy z takiego na przykład Libsynu na, na, na jakikolwiek inny serwer, zmieni się nasz plik RSS. W związku z czym wszyscy ci słuchacze, którzy do tej pory korzystali z pliku RSS na przykład serwisu Libsyn, Nagle stracą kontakt z naszym podcastem. Musimy mieć miejsce, w którym będziemy mogli tych klientów, naszych potencjalnych słuchaczy, czytelników, widzów, kogokolwiek zaprosić i w którym będziemy mogli taką informację opublikować. Tak więc, jeżeli chcemy się w tym momencie przenieść gdzie indziej, dobrze jest mieć takie miejsce, żeby po prostu móc powiadomić naszych słuchaczy, że coś się zmieniło. Druga rzecz to jest właśnie, chociażby ten plik RSS. Nasza własna strona internetowa pozwoli nam na zarządzanie tym plikiem RSS. Możemy mieć swój własny plik, niezależny od jakiegokolwiek innego dostawcy. I w tym momencie, niezależnie od tego, gdzie nasze pliki będą przechowywane, czy to będzie Lipsyn, czy to będzie Blabry, czy to będzie Speaker, czy cokolwiek innego, mamy zawsze swój własny RSS. I w momencie, jeżeli chcemy się przenieść z jednego serwisu na drugi. To jeżeli nasi słuchacze korzystają z naszego RSS-a, na naszej stronie internetowej, dla nich taka zmiana jest całkowicie transparentna. Jeżeli dobrze to rozegramy, to oni nawet nie zauważą, że te pliki są gdzie indziej. Dla nich to po prostu będzie ciąg dalszy podcastu. No i jeszcze jedna rzecz. W momencie, jeżeli mamy swój podcast na którymś z serwisów z podcastami, Spreaker.com, ukośnik, user, ukośnik, tam jakaś tam nazwa użytkownika, ukośnik, jakaś tam nazwa, jeszcze jakiś numer, coś tam, coś tam, No tak, tak mniej więcej wygląda nasz adres internetowy. Natomiast w momencie, jeżeli trzymamy, jeżeli mamy swoją własną stronę internetową, no to miejsce, do którego zapraszamy naszych czytelników, to jest po prostu nasz adres internetowy. Co się nie .pl, .pl, Jak zrobić podcast.pl Mamy bardzo prosty adres. Mamy bardzo, łatwy, yy, bardzo łatwe do zapamiętania miejsce, do którego zapraszamy naszych słuchaczy. No i jeżeli cokolwiek by się stało jeszcze z jakimkolwiek innym kanałem, jeżeli się okaże pewnego dnia, że obrazek kotka, który wrzuciliśmy na Facebooka, Facebookowi nie pasuje, bo uzna, że kotek to jest porno, to w tym momencie zablokuje nam konto. I również tutaj musimy mieć jakieś miejsce, jakiś, jakiś, jakiś sposób powiadomienia naszych słuchaczy, czy też naszych czytelników, że coś się na tym Facebooku zmienia. Czyli jakie zalety przynosi swoja własna strona internetowa? Po pierwsze, zarządzanie najważniejszy, najważniejsza kwestia to jest zarządzanie swoim własnym kanałem RSS. Druga kwestia w momencie jakichkolwiek zmian jeżeli mamy swoją własną stronę internetową, to wszystko będzie dla naszych słuchaczy transparentne. Po trzecie, jest to łatwe do zapamiętania, miejsce, do którego zapraszamy naszych słuchaczy. Jest to po prostu nasz dom. Jedno miejsce, po którym zawsze wszyscy wiedzą, że możemy nas znaleźć. I po czwarte, jeżeli cokolwiek, gdziekolwiek pójdzie nie tak, to jest to, jest, jest to najważniejsze miejsce, w którym możemy naszych słuchaczy powiadomić o. Nie działającym Facebooku, o zmianie konta na Twitterze, o czymkolwiek innym. A więc warto mieć swoją stronę internetową, niezależnie od tego, czy jest ona nam technicznie potrzebna do prowadzenia podcastu, czy nie. Jeżeli jesteś to pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube i zapraszam również do regularnego odwiedzania strony jak zrobić podcast.pl. Co tydzień staram się publikować nowe filmy, w których rozwiązuję problemy, z jakimi mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie za tydzień na Jak zrobić podcast.pl i na kanał na YouTubie